Oczywiście dobry wieczór. Na pewno przyjeżdżając tutaj do Sosnowca na ten stadion, wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie i zdajemy sobie też sprawę, jakie są oczekiwania w Zagłębiu i byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy, że tutaj nie możemy absolutnie odstawić nogi i za to chłopakom bardzo dziękuję, bo w kolejnym meczu pokazali charakter i ogromne serce. Myślę, że ciężko pracowaliśmy na tą bramkę, ale ją zdobyliśmy i o jedną więcej od Zagłębia i z tego się bardzo cieszymy. Dopisujemy 3 punkty w tabeli, to jest dla nas bardzo ważne, bo wiem, w jaki sposób i w jak krótkim czasie ten zespół się tworzył i tutaj powoli, cierpliwie będziemy pracować nad jakością, aby ta nasza jakość była jeszcze lepsza i dłuższymi fragmentami była pokazywana podczas spotkania przez moich zawodników. W zasadzie tyle. Oczywiście Zagłębie to jest bardzo mocna drużyna i jej personalia naprawdę robią duże wrażenie. Ale tutaj myślę, że dzisiaj w wielu aspektach nasz charakter został pokazany, też umiejętności, szczególnie w drugiej połowie. I za to chłopakom dziękuję. To w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję kibicom za doping, którzy wierzyli, że do końca możemy strzelić bramkę i wygrać to spotkanie. Im to dedykujemy tak naprawdę, bo w pierwszych 2 meczach żeśmy ich nie rozpieszczali, także teraz myślę, jadą zadowoleni. I to w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia. Trenerze, dziękuję za krótką wypowiedź. Czekamy na pytania. Trenerze, ja zapytam może o losowanie Pucharów Polskich, Chojniczanka, Chojnice. Wiadomo, jeszcze odległy termin, jakieś wrażenia po tym losowaniu? W zasadzie bez wrażeń, bo wiemy, że każdy mecz jest trudny i każdy zespół podchodzi, jeżeli podchodzi na poważnie, no to się robi widowisko. Myślę, że żeby to źle oczywiście nie zostało odebrane, my się bardzo chcemy skoncentrować nad ligą. Ale żeby nikt nie odebrał tego w ten sposób, że totalnie nas nie obchodzi puchar, absolutnie nie. Na razie mamy ligę, chcemy się skupić, teraz przed nami trudne spotkanie następne. Szymek Grabowski do nas przyjeżdża, także miło go przywitam. I to w zasadzie tyle. Jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom, to wszystko.